Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wydarzeniu Festiwalu Przemiany, debacie oksfordzkiej Ziemia jest coraz lepszym miejscem do życia. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale już zaczęliśmy tę debatę, ponieważ wchodząc do tej sali, każdy z Państwa dokonał wstępnego wyboru. Czy popiera tę tezę, czy też ta teza staje mu kością w gardle i jest jej przeciwny. Oczywiście jest to wstępna opinia, ponieważ w toku dzisiejszego spotkania może dojść do jej zmiany. Proszę Państwa, bardzo miło mi jest powitać naszych znakomitych gości i prelegentów. Po tej stronie mam drużynę, która popiera tezę, że Ziemia jest coraz lepszym miejscem do życia. Po tej stronie mam drużynę, która stanowczo oponuje. Chciałbym powitać pana profesora Bogusława Powłowskiego, który jest biologiem, antropologiem, który kieruje Katedrą Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego i jest popularyzatorem nauki. Dziennikarze naukowi go uwielbiają, ponieważ bez żadnego problemu komentuje na tematy takie, czym się różnią kobiety od mężczyzn, jak się dogadują. Znakomity nasz ekspert dziennikarzy naukowych. Pani Jowita Michalska jest dyrektor zarządzającą Fundacji FSCD Polska, która zajmuje się między innymi edukacją w zakresie nowych technologii, rozwoju osobistego. Pani Jowita ma za sobą naprawdę potężny staż menedżerski w takiej branży. I wreszcie pan Kacper Nosarzewski, który jest partnerem w firmie 4CF, 4CF oraz jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością i zajmuje się, uwaga, foresightem. Foresight to jest, proszę Państwa, planowanie i budowanie strategii, ale nie w oparciu o to, co się wydarzyło, czy co się dzieje, ale dopiero o to, co się wydarzy. Wyższa szkoła jazdy i to bez szklanej kuli. Proszę Państwa, w przeciwnym narożniku równie znakomita ekipa. Pan Wojciech Orliński, publicysta i autor, którego znacie Państwo pewnie m.in. z Gazety Wyborczej, który fascynuje się współczesną kulturą, popkulturą, internetem i tym, co się dzieje w sieci. Jest z nami również pani dr Aleksandra Kardaś, naukowiec, ekspert od fizyki atmosfery, popularyzator i redaktor m.in. portalu Nauka o klimacie. I wreszcie pan Adam Wajrak, którego gdyby chcieć krótko określić, to jest to po prostu chyba miłośnik przyrody, z takim sercem do tej przyrody jak dzwon, ale jest aktywistą, jest dziennikarzem, jest autorem książek. Proszę Państwa, ja się nazywam Piotr Kosobucki, mam przyjemność prowadzić tę debatę, jestem dziennikarzem naukowym i miłośnikiem nauki w szerszym tego słowa znaczeniu. Będzie mi pomagać pani Paulina Butlewska jako sekretarz tej debaty. Bezlitosna postać, która będzie pilnowała czasu. Będą nam również pomagać pan Antek Frej i Franek Fijałkowski. To są nasi animatorzy Kopernikowi, którzy pomogą nam w zadawaniu pytań, a ponieważ mają łeb na karku, to też swoje pytania i komentarze na pewno będą mieli. Proszę Państwa, króciutko, jak nasza debata będzie przebiegać. Po tym moim wstępnym ględzeniu przejdziemy do krótkich wystąpień obu drużyn. Na zmianę krótkie, maksymalnie 8-minutowe wystąpienia będą mieli przedstawiciele obu drużyn. Po tych wystąpieniach przejdziemy sobie do debaty w naszym szerszym gronie, kiedy każdy będzie mógł zabrać głos. Państwo, obie przeciwne drużyny, nasi animatorzy, ja się może powstrzymam. Po tym będzie króciutka narada obu drużyn, po jednym końcowym wystąpieniu, a na końcu głosowanie. To znaczy, każdy z Państwa będzie wychodził przez te drzwi znowu oznaczone tak lub nie. Zobaczymy, jak zmieniły się nam te decyzje wobec względem początkowego stanu rzeczy. Zobaczymy, kto wygrał tę debatę. I te wyniki ogłosimy w holu w momencie, w którym wyjdzie ostatnia osoba. Bardzo ważna sprawa. 8 minut maksymalnie na każdego z mówców. Bezwzględnie będziemy pilnować czasu. Minutę przed końcem czasu dla każdego mówcy damy sygnał. Pani sekretarz, bardzo proszę. Ten sygnał oznacza, że została minuta, trzeba zwinąć myśli, wygłosić ostatnią tezę. W momencie, w którym czas minie, nastąpi taki oto sygnał, który powinien uzmysłowić, że czas minie. Festiwal Przemiany jest festiwalem nauki i sztuki, więc najpiękniejsza ze sztuk, czyli sztuka perkusyjna, zostanie w tym momencie tutaj uwzględniona. Uwaga! Podczas tych wystąpień każdego z mówców, podczas ich 8 minut, każdy z Państwa może zgłosić pytanie lub komentarz. Króciusieńki. Wygląda to w ten sposób, że trzeba podnieść rękę, wstać i powiedzieć pytanie albo komentarz. Czy mogę prosić o demonstrację? Dobrze. Ja bym nawet zachęcał, że to zrobić pytanie albo komentarz.
Dobrze? I wtedy co się stanie? Każdy z mówców decyduje, czy chce Państwu udzielić głosu, czy nie. Ponieważ to jest jego 8 minut, może chcieć skonsultować się z Państwem, skonfrontować, a może uznać, że nie. Jeżeli nie da Państwu głosu, jego święte prawo, trzeba wtedy usiąść, poczekać i dosunąć mu w tej części ogólnej. Dobrze? Dobrze, to tyle wstępu. W części ogólnej ja będę, proszę się zgłaszać do głosu, ja będę dawał, przekazywał informacje, do kogo ma powędrować mikrofon. Czy zasady są jasne? Tak? Tak? Dobrze, bardzo dziękuję. W takim razie zapraszam Państwa do debaty. Proszę się skupić, proszę się zastanowić, zadawać trudne pytania, wnikliwe komentarze. Jako pierwszy głos zabierze przedstawiciel strony za, pan profesor Bogusław Pawłowski. Dziękuję serdecznie, witam Państwa gorąco. Ja może zacznę trochę od uściślenia tego tematu, bo to mnie trapiło. Temat Ziemia jest coraz lepszym miejscem do życia, ale tak. Do życia dla kogo? Czy my możemy rozpatrywać to z punktu widzenia drzewnicy, motyla, szczura, czy tylko i wyłącznie człowieka? Czy to życie jest dla nas ważne w kontekście bioróżnorodności? Czy długości łańcucha pokarmowego? Czy biomasy? To jest dosyć istotne pytanie. Więc jak się Państwo domyślacie, ja jako antropolog, ponieważ nie jestem w stanie ocenić tego, czy życie jest, czy Ziemia jest coraz lepszym miejscem do życia dla niektórych grup organizmów, dla niektórych jest pewnie, dla niektórych nie, ale to jest prawo ewolucji. Zawsze tak było i zawsze tak będzie, jeżeli tylko będzie trwać ewolucja oczywiście. Więc ja uważam, że powinniśmy się ograniczyć do Homo sapiens, albo przynajmniej do, jeżeli już nie, tylko do naszego gatunku, do naszej linii filogenetycznej. Bo my to jesteśmy w stanie ocenić. Jesteśmy właściwie jednym gatunkiem, który może to zracjonalizować, może to opisać i może to porównać z czymś, co było w przeszłości. I druga ważna kwestia jest, skoro mówimy, jest coraz lepsza do życia, to w jakiej perspektywie czasu? Bo jeżeli zwrócilibyśmy uwagę na okres istnienia tej planety, to przez większy okres czasu istnienia tej planety wcale nie była taka przychylna i taka dobra dla życia. Tak na dobrą sprawę dopiero taki rozwój w okresie Kambru, właściwie taka rewolucja kambryjska spowodowała, że to życie zaczęło mocno kwitnąć i w sposób dynamiczny się rozwijać. W związku z tym, no tak, czy my patrzymy na życie w skali całego czasu istnienia tej planety, czy tylko w jakimś krótszym odcinku czasu, bo wiemy w końcu, że mieliśmy 5 wielkich wymierań i było różnie. Były wzloty i upadki tej biosfery na tej planecie i po wielu poważnych upadkach ta biosfera się odradza, jak Państwo wiecie, czego jesteśmy najlepszym dowodem. Co więcej, te upadki powodowały pojawianie się czegoś zupełnie nowego. Gdyby nie wymieranie kredowe, które spowodowało wymarcie dinozaurów, prawdopodobnie ssaki, a wśród nich my, nie mielibyśmy takiego powodzenia, takiego sukcesu ewolucyjnego, chociaż trudno to oczywiście przewidzieć. W związku z tym sugerowałbym, żebyśmy rozpatrywali ostatnie, powiedzmy sobie, kilka milionów lat, a pewnie widząc tutaj adwersarzy i tak samo moich współpracowników czy współzawodników, będziemy się ograniczać jeszcze do krótszego okresu czasu, czyli powiedzmy sobie może kilkuset tysięcy lat. I to jest dosyć istotna kwestia, która pozwala nam ograniczyć tą dyskusję, co nieco tak sobie wyobrażam. Jeżeli tak to tak do tego podejdziemy, to chciałem zwrócić Państwu uwagę na początku na to, że jest jakiś taki, musimy zdemiteologizować jedną kwestię. Jest takie powszechny odbiór, że dzisiaj jest gorzej, że idzie ku gorszemu, że mamy, nie wiem, cywilizację śmierci, że choroby, że wojny i tak dalej, i tak dalej. To jest kompletna bzdura. Dlaczego tak jest? To wynika z ignorancji, z tego, że nie wiemy, jak było w przeszłości, a było dużo, dużo gorzej. I to we wszystkich etapach ludzkości. Jako antropolog mogę Państwa zapewnić, że zarówno w okresie przedhistorycznym, kiedy mogę powiedzieć o takich jeszcze współcześnie istniejących społecznościach, społeczności zbieracko-łowieckie, jak i kopieniacze, wcześniej rolnicy, za każdym razem, w każdych tych etapach ewolucji człowieka już i zmian kulturowych było niewątpliwie ludziom się gorzej żyło. Co więcej, jeżeli przejdziemy do czasów historycznych, to jest dokładnie tak samo. Ja nie wiem, dlaczego ludzie generalnie idealizują przeszłość. Tak pięknie patrzą, jak oglądają filmy na przykład Płaszcza i Szpady z D'Artagnan, czy inne tego typu filmy z XVII, XVI czy wcześniejszego wieku. To były naprawdę okropne czasy.
Te czasy się zasadniczo zmieniły, w szczególności w ostatnim stuleciu, właśnie po przejściu demograficznym w Europie, a to przejście demograficzne teraz dzieje się w zasadzie w Azji i pewnie niedługo nastąpi, już widać, rozpoczyna się również w Afryce, to się zasadniczo zmienia. Żeby Państwu to uświadomić, to, jak jest zasadnicza duża różnica, to jednym z takich najważniejszych parametrów, które się bierze pod uwagę, to jest długość trwania życia człowieka, która jest zasadniczo większa niż w czasach przeszłych. Nawet na przestrzeni ostatnich 25 lat w skali całej planety średnia długość trwania życia wydłużyła się o 20 lat. Od 1990 roku. Od 1900 to nie w skali 25 lat, akurat to w skali, powiedzmy sobie, trochę więcej niż pół wiecza, od 1950-60. To pokazuje, że Ziemia musiała się stać lepsza do życia, przynajmniej dla naszego gatunku, dlatego że wcześniej nie było takiej bomby demograficznej. Ba, w okresie jeszcze przedhistorycznym, to w ogóle ten przyrost demograficzny był bardzo, bardzo, bardzo niewielki. Druga kwestia to jest dobrostan. Żyjemy dużo dłużej, ale również też dobrostan fizyczny, że jest lepszy. Uwolniliśmy się od wielu presji selekcyjnych, selekcji naturalnej, które kiedyś trapiły ludzkość. To głód, prawda, zimno, walki, rywalizacja mocna, brak wody. To wszystko zostało w dużym stopniu... Natężenie tych czynników selekcyjnych zostało zasadniczo zmniejszone. Oczywiście mamy nowe czynniki selekcyjne, które działają na nas, ale z nimi sobie o wiele lepiej radzimy, a to, że sobie z nimi radzimy lepiej, świadczy o tym to, że dłużej żyjemy i w o wiele lepszym dobrostanie. Gdybyście Państwo zapytali, bo niektórzy na przykład twierdzą, że dieta paleolityczna była taka świetna, niektórzy twierdzą, że chcieliby żyć w zgodzie w naturze, z naturą i w takim miejscu, jak to żyli nasi przodkowie. Gdybyście dzisiaj pojechali do jakichś społeczeństw, na przykład do Papui Nowej Gwinei, czy do społeczeństw afrykańskich, żyjących, powiedzmy sobie, w deszczowym lesie tropikalnym, to byście się dowiedzieli od nich, jak tam jest ciężko i jak oni wszyscy chcieliby się przenieść do naszego świata. Tam długość trwania życia jest dużo, dużo mniejsza niż w naszych społecznościach, powiedzmy to do 40 lat i to jest, oczywiście nawet wyrzucając te wczesne śmierci około po porodzie generalnie, czy w ciągu pierwszych pięciu lat życia, oni umierają z powodów bardzo różnych. Mają strasznie wysoki stres związany z niepewnością pozyskiwania zasobów, wody, środowiska. Giną, my sobie czasami nie zdajemy sprawy z jakich powodów. Drzewa zabijają, gubią się, umierają z głodu, zabijają się. Ilość morderstw czy tego typu przyczyn śmierci jest dużo, dużo większa w takich społecznościach i była w przeszłości większa. Żeby Państwu dać taki przykład, to właściwie szacuje się, że nawet powyżej 15% na podstawie materiału kostnego, szacuje się, że około 15% populacji jeszcze prehistorycznej umierała na skutek jakichś obrażeń zewnętrznych, czyli na skutek przemocy. To się zasadniczo zmniejszyło. To dopiero pierwszy dzwonek, dobrze. Ja krótko, właściwie bardziej chcę Państwu pokazać, jak my musimy patrzeć na przeszłość. Bo jeżeli chcemy mówić, że coś się zmieniło na lepsze albo na gorsze, to musimy to pokazać względem jakiegoś punktu początkowego. I naprawdę wszystkie dane demograficzne, medyczne, ekonomiczne, o których jeszcze będą mówić moi współpartnerzy, zasadniczo się polepszyły i to na przestrzeni całego okresu, o którym mówimy. Oczywiście nie znaczy to, że jest idealnie i że nie ma pewnych zmian dotyczących całej biosfery. Ale o tym jeszcze będziemy dyskutować. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za to wprowadzające wystąpienie. Zapraszam teraz przedstawiciela drużyny Anty, pana Wojciecha Orlińskiego. No cóż, słuchaj mnie? Samo miejsce, w którym odbywa się ta debata, już jest potężnym właściwie argumentem, więc właściwie ta debata, można powiedzieć, od początku jest ustawiona, żeby uczynić się łatwiejszą dla drużyny naszych oponentów, ponieważ no, każdy, kto pamięta, jak wyglądała Warszawa, jak wyglądało to miejsce w Warszawie konkretne 30 lat temu, po prostu powie, że to była gigantyczna zmiana na lepsze.
jeździłem jako student rowerem dużo wzdłuż Wisły, bo nie było wtedy wielu atrakcji dla studentów. Warszawa jest na pewno teraz miejscem lepszym dla studenta do życia, to nie ulega wątpliwości. No więc jakby, no to były wtedy takie zaśmiecone krzaki, pełne takich obskurnych piwiarni, które lepiej było omijać na odległość rzutu butelką. W Centrum Nauki Kopernik, gdyby jakoś je magicznie przenieść w tamte czasy, no zostałby natychmiast przede wszystkim obrabowany z papieru toaletowego na przykład. I w ogóle. Dużo rzeczy by stąd od razu wyniesiono pierwszego dnia otwarcia. Więc oczywiście postęp lokalnie, czasowo dokonał się tu ogromny i aż się dziwię, że pan profesor tak mało o tym mówi w swoim wystąpieniu. Pewnie to trzymacie na jakiś finał. No tutaj niewątpliwie jest lepiej. To co do tego nie ma dwóch zdań. Natomiast prosiłem państwa i mam nadzieję, że pojawiło się na ekranie angielskie słowo unsustainable, którego mi strasznie brakuje w języku polskim, więc proszę mi wybaczyć ten anglicyzm i zaśmiecanie języka, ale może też to, że nie mamy na to słowa, bierze się trochę z tego, że my za mało o tym mówimy, a chciałbym, żeby państwo zapamiętali to słowo, gdyż przypuszczam, że będzie zmorą, która nas wszystkich dopadnie. No właśnie, nie ma odpowiednika. Mówimy o zrównoważonym rozwoju, czyli odwrotności tego pojęcia. Natomiast tak naprawdę to pojęcie oznacza niemożliwy do podtrzymania. Jest okropnie to brzmi, ale moim zdaniem właśnie tak jest z tym postępem, który obserwujemy lokalnie i chwilowo. Nie, to się nie utrzyma na dalszą metę. To jest po prostu niemożliwe, bo wyobraźmy sobie, że budynek Centrum Nauki Kopernik przenosimy nie w czasie, ale w miejscu, że lądujemy w jakiejś metropolii afrykańskiej na przykład, czy latynoamerykańskiej. Sytuacja będzie dosyć podobna, to znaczy chociaż może niekoniecznie rozkradną akurat papier toaletowy, ale na przykład woda pitna, która no tu jest takie oczywiste, że ją mamy na stolikach, jak komuś nie wystarczy, to z desperacji może napić się wody z kranu, która też jest pitna, jak wszędzie w Warszawie, więc samo to, że to jest na przykład klimatyzacja, samo to, że to są takie przyjemne fotele, to by sprawiło, że w bardzo wielu miejscach świata trzeba byłoby postawić uzbrojonych uchroniarzy, żeby po prostu nie schowali się tutaj ludzie, którzy będą się chowali przed upałem, którzy będą się chowali przed gangami terroryzującymi miasto i tak dalej. Po prostu to, czym my się tu cieszymy w Warszawie, przez to, że mamy jeszcze ciągle tutaj umiarkowany klimat, że właśnie mamy tą pitną wodę, mamy względne bezpieczeństwo na ulicach, jest dobrodziejstwem, którym może się cieszyć coraz mniejsza część populacji. Około 3 miliardów ludzi żyje w warunkach mniejszego lub większego ograniczenia w dostępu do wody pitnej. I jakby ta liczba będzie się najprawdopodobniej powiększać razem ze zmianami klimatycznymi. Pojawia się więc pytanie, jak dużo czasu zostało nam jeszcze, zanim ci ludzie zauważą, że my tu mamy tak fajnie i po prostu tu przyjadą. A wtedy już z rozpędu nam nie będzie aż tak fajnie, no bo troszeczkę historia pokazuje, że takie wędrówki ludów rzadko kiedy się odbywają całkowicie bezproblemowo. Prawdopodobnie wojna domowa w Syrii, którą w tej chwili obserwujemy, nie jest tak naprawdę właśnie konfliktem politycznym czy religijnym, tylko została wywołana właśnie trwającą przez 5 lat suszą. Od roku 1950 około 5% powierzchni Ziemi zmieniła swoje zaszeregowanie klimatyczne w tej takiej standardowej, dwunazwiskowej, zapomniałem teraz jakie to są nazwiska, skali, co oczywiście oznacza, to nie zawsze jest złe, prawda? To znaczy, kiedy gdzieś było zimno, a teraz jest ciepło, to właściwie można powiedzieć, że jest fajnie, na przykład dla turysty. Ale jednocześnie to oznacza, że gatunki, które tam mieszkają na tym terenie, muszą wyginąć, ponieważ jeżeli jakiś ptak ma dziób przystosowany do jedzenia konkretnego rodzaju gryzonia, to on wymrze po prostu dlatego, że te gryzonie są inne i większe. To samo oczywiście dotyczy rolnictwa. Rolnictwo przeważnie jest przystosowane do tej grupy klimatycznej, do której ją stworzono. I samo przesunięcie o jedną literkę oznacza, że nagle mamy milion ludzi, którzy nie mają z czego żyć i którzy ruszają plądrować miasto, którzy ruszają plądrować sąsiedni kraj i tak dalej. To wszystko moim zdaniem w ciągu najbliższych 10-20 lat nas dopadnie, bo pan profesor miał rację oczywiście mówiąc, że skok demograficzny, który obserwujemy, najlepiej pokazuje, że Ziemia przez ostatnie lata generalnie zrobiła się lepszym miejscem do życia dla Homo sapiens. Tylko tak naprawdę ograniczył pan to coś, znaczy nie powiedział pan to coś, co zawsze potem mówi ewolucjonista, że przyroda niestety zawsze w pewnym momencie, kiedy jakiś gatunek tak się wymyka spod kontroli i zacznie się tak mnożyć, wymyśla jakiś sposób, żeby przytrzymać to mnożenie i to prawdopodobnie będzie dla nas bardzo nieprzyjemne. To coś, co włączy się i jakby ograniczy naszą bonanzę, którą nasz gatunek cieszył się przez ostatnie 100 lat. Tematem naszej debaty jest przecież antropocen, czyli
nowa epoka właściwie geologiczna, w której Homo sapiens po raz pierwszy jako właściwie, no, jako jedyny gatunek dzikich zyska aż taką możliwość kształtowania biosfery, także przyszłe pokolenia, nawet jeżeli będą jakieś przyszłe pokolenia, nawet za miliardy lat zobaczą ślady po nas w wykopaliskach. Tak bardzo zmieniliśmy atmosferę, tak bardzo zmieniliśmy glebę i tak dalej. To tak naprawdę trwa dopiero od, ile lat ma ten ma to kształtowanie? 100, 200? Znaczy zaczęło się to razem z rewolucją przemysłową. Przedtem żyliśmy mniej więcej w zgodzie z naturą, nie dlatego, że tak było fajnie, tylko po prostu dlatego, że natura była nas silniejsza. Wyrwaliśmy się, zyskaliśmy tą możliwość jej kształtowania i nie wiem, czy to nam wyjdzie na dobre, bo jednocześnie znowu wracając do tego miejsca, do tego miasta, które na pewno się poprawiło, to naprawdę co do tego nie trzeba mnie przekonywać. Jednocześnie to miasto właśnie przez te ostatnie 200 lat parokrotnie już widziało taki cykl, z którym było taką szarą, ponurą, zapowiedziałą, takim strasznym miastem, jaki ja pamiętam z czasów swoich studenckich, ale także takie się wyłania z pamiętnikowych wspomnień, na przykład w czasach zaboru pruskiego. To było takim szarym, nieprzyjemnym miastem, w którym nic się nie działo. I zmieniało się w ciągu 10 lat w jakiś taki taneczny, rozrywkowy salon z ogródkami kawiarnianymi. Znowu ten cykl już też parę razy był, bo to było parokrotnie również w czasie zaboru rosyjskiego. A potem tu się nagle to zmieniało bardzo dramatycznie na gorsze i te czynniki selekcji, od których rzekomo ludzkość się już uwolniła właśnie, że już nas nie selekcjonuje głód, już nas nie selekcjonuje zimno, no jeszcze bardzo nie tak dawno temu to były bardzo dramatyczne czynniki selekcji właśnie w Warszawie, to znaczy, prawdę mówiąc, ja sam w ogóle jestem na świecie, zastanawiam się ciągle, czy to ma jakiś wpływ na mnie, że przeszedłem właśnie przez ten czynnik selekcji w 1945 roku, po prostu moje babcie jakimś cudem ocalały razem z niemowlętami, które później stały się moim ojcem i matką. Więc ja proponowałem kontynuować do tej debaty za 10 lat w dymiących ruinach Centrum Nauki Kopernik, a mniej więcej tak to widzę. Proszę. Jestem łączony. Czy pan się nie obawia, panie redaktorze, że w tej obawie, w tym strachu przed przyszłością powtarza pan gest tego słynnego kongresu urbanistów, który się zebrał gdzieś pod koniec XIX wieku w Londynie i szybko się rozszedł, dlatego że uznali, że utoniemy pod końskim łajnem, ponieważ niemożliwe jest rozwiązanie problemu transportowego bez koni, no więc jesteśmy skazani na pogrążenie się w szambie. Czy nie jawi się panu to jako możliwość, że te problemy, które w niektórych miejscach wydają się nie do rozwiązania, no przy pomocy naszej wynalazczości, uda nam się jednak pokonać? Tak, chcę się odnieść, bo moim zdaniem, największy problem wszystkich urbanistów jest taki, że oni zawsze są zaskakiwani rozwojem miasta, więc akurat to, że ich to zaskoczyło, to nie jest jedyny przypadek, znaczy zawsze miasto jest jak przyroda, rozwija się po swojemu. Natomiast najważniejszym problemem współczesnej cywilizacji, właśnie to, że ona jest unsustainable, jest to, że niestety o wszystkim kontroluje, wszystkie ważne decyzje podejmują politycy, którzy z natury swojej rzeczy są krótkowzroczni, korporacje, które z natury rzeczy kierują się chciwością, rządzi ludzka ksenofobia i tak dalej, więc być może jest ta recepta, ale niemożliwa do wcielenia. Proszę. Dziękuję serdecznie. Przy okazji uwaga techniczna. Zwróćcie Państwo uwagę, jeśli chcecie zadać pytanie albo komentarz, nie będzie Was widać ani słychać. Jeśli nie podniesiecie tej ręki, nie powiecie pytanie albo komentarz. Dobrze? Wtedy mówca Was widzi. I druga prośba, króciutkie pytanie, króciutki komentarz na tym etapie. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Panią Jowitę Michalską. Ja się zastanawiam. Właśnie taki nieduży mankament technologiczny, zamierzam akurat o tym temacie mówić, że nie widzimy tutaj slajdów. Proszę Państwa, dzień dobry. Ja chciałabym się z Państwem podzielić takimi moimi głębokimi przemyśleniami, które mam mniej więcej od miesiąca, czyli od czasu, kiedy dostałam propozycję wzięcia udziału w tej debacie po stronie na tak. No i na początku pomyślałam sobie, Boże, masakra. Jak to jest możliwe, że mnie zaproszono ze strony na tak? I pomyślałam sobie, ale dlaczego ja tak pomyślałam? Dlaczego tak pomyślałam, skoro głęboko nie interesowałam się tym tematem ostatnio? Zajmuję się nowymi technologiami w takim szerokim gospodarczym aspekcie. Dlaczego pomyślałam od razu, że Ziemia nie jest lepszym miejscem do życia? I zaczęłam rozmawiać ze swoimi znajomymi. Kogokolwiek spotkałam, dość dużo ludzi spotykam. Przez ostatni miesiąc podpytywałam wszystkich, co oni na ten temat sądzą. I wiecie co Państwo? Wszyscy byli praktycznie podobnego zdania. Nie do końca byli zadowoleni, nie do końca byli pewni, czy Ziemia jest lepszym miejscem życia. Raczej woleliby stanąć po drugiej stronie i powiedzieć, że nie. No i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak jest. Pomyślałam sobie tak.
Może tak jest dlatego, że jako Polacy trochę jesteśmy negatywistami. Wolimy troszeczkę narzekać niż mówić rzeczy pozytywne. Pomyślałam sobie, że taki świat kreują nam media. Media wolą, nastawiają się na nagłówki, nastawiają się na popularność. Tak? Dużo lepiej sprzedają się sensacje, dramaty niż rzeczy pozytywne i nie zważają tak do końca na fakty, natomiast bardziej kierują się tym, żeby pojawiła się sensacja, więc tym nas karmią media. Pomyślałam sobie, mamy to, co pan profesor mówił, naturalną tendencję do myślenia, że kiedyś było lepiej, byłam młodsza, ładniejsza. Miałam więcej szans, możliwości. Dzisiaj troszeczkę to się zmieniło i dzisiaj jest generalnie gorzej. Pomyślałam sobie, trochę jesteśmy ignorantami. Mamy opinie, które budujemy na podstawie znajomych, internetu. Niekoniecznie weryfikujemy je przez dane, ale te opinie posiadamy. Więc postanowiłam rzeczywiście zapytać Google'a i spróbować podprowadzić się trochę w tym lub innym kierunku. I wypluło mi 1,5 miliarda odpowiedzi na pytanie, czy Ziemia jest lepszym miejscem do życia. I jak sobie państwo wyobraźcie, skoro stoję tutaj dzisiaj i siedzę po tamtej stronie, to znalazłam te argumenty za. I takie fundamentalne, podstawowe rzeczy, o części z nich mówił również pan profesor, to jest taki głód. Skrajne ubóstwo, tak? Jaki jest odsetek ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie dzisiaj versus 20 lat temu? I on się zmniejszył o 50%. Ja w ogóle tak sobie tego nie wyobrażałam. Wydawało mi się, że to w drugą stronę. Śmierć spowodowana katastrofami naturalnymi. Pomyślałam sobie, Boże, są susze, ciągle słychać huragany, powodzie, a jednak zmiana była w ciągu ostatnich lat znowu na plus ta śmiertelność zmniejszyła się znowu o 50%. Pomyślałam sobie, że demokracja jest takim ustrojem, w którym pewnie żyje się najlepiej i w 1900 roku tylko 10% ludzi na świecie żyło w ustroju demokratycznym, dzisiaj to jest około 50%. I taka rzecz, która jest z mojego punktu widzenia istotna, śmiertelność dzieci do 5 roku życia od lat 90. Wcześniej to było jakieś 12 milionów rocznie, dziś jest niecałe 7. To są oczywiście wciąż ogromne liczby, ale wszystko to zmienia się na lepsze. I pomyślałam sobie, jak poszukać w mojej kategorii, w tematach, którymi się zajmuję, takich argumentów, które mogą państwa przekonać na tak. I pomyślałam sobie, nie możemy na przykład panować nad klimatem, nie możemy zmniejszyć tej liczby katastrof naturalnych, ale pracujemy nad robotyką, tak? Jest kilkanaście tysięcy laboratoriów na świecie, które pracują nad robotami, one już działają, już istnieją i na przykład w ostatnich kataklizmach brały udział. Po pierwsze ratują ofiary, dlatego że wchodzą do miejsc, do których człowiek nie wejdzie. Wchodzą do pożarów, do miejsc zanieczyszczonych chemicznie, do zawalonych domów. Ratują ludzi, a z drugiej strony przekazują, co podobno jest równie ważne w przypadku katastrofy, ogromną ilość informacji z miejsc, do których ratownicy nie mogą dotrzeć. To stwarza realną sytuację taką, dzięki której ludzie mogą szybciej poradzić sobie z tą katastrofą, mają znacznie większy zestaw informacji. Pomyślałam sobie, czy wiemy, jak dzisiaj wygląda sala operacyjna. To było dla mnie bardzo duże zaskoczenie, jak zaczęłam nad tym tematem pracować. Sale operacyjne dzisiaj są pełne robotów. Nie byłoby możliwości robienia bardzo głębokich operacji na sercu bez otwarcia serca, gdyby nie rozwój robotyki. Myślę, że również dla państwa jest ogromną różnicą, gdzie kilkadziesiąt lat temu, kiedy robiło się operację na sercu, mieliśmy taki szef, a dzisiaj po bardzo głębokiej operacji mamy taki szef. Zobaczcie, jak łatwiejsza i jak szybsza jest rekonwalescencja dzięki temu. A to dopiero początek, bo w tym obszarze rozwój jest gigantyczny, on się dzieje na naszych oczach. Pomyślałam sobie, jesteśmy przy medycynie. Myślę, że większość z państwa ma dzisiaj przy sobie smartfon. Oczywiście, jeżeli będę przynosić, możecie wysyłać maile, ale już w perspektywie kilku miesięcy, roku czy dwóch, będziecie mogli państwo robić sobie badania. Zamiast czekać w kolejce do kardiologa, gdzie czeka się dziś w Polsce około kilku miesięcy, możemy przeprowadzić na sobie badania, możemy sprawdzić, jaki mamy puls, możemy zrobić EKG. To prototyp tego rozwiązania jest już w Centrum Kardiologii w Aninie.
I nie dość, że będziemy mogli te badania przeprowadzać, będziemy mogli przesyłać swojemu lekarzowi na bieżąco dane monitorowane na przykład z miesiąca. Zobaczcie Państwo, jaką ogromną różnicę to stwarza w diagnostyce, tak, w zapobieganiu śmierci od wcześniaków po seniorów. To jest ogromna zmiana. I na koniec temat, który z mojego punktu widzenia jest bardzo interesujący, bo jest moją pasją, to są sieci społecznościowe. Możemy powiedzieć, że społeczność budowana w internecie jest dla zabawy, jest po to, żeby pokazać siebie i jak się doskonale bawię na wakacjach albo jakie mam osiągnięcia. A wiecie Państwo, kto najlepiej i najskuteczniej używa sieci społecznościowych? Terroryści, handlarze ludźmi. Dlaczego? Dlatego, że są zorganizowani i po prostu wiedzą, jakie są to narzędzia. To jest totalne marnotrawstwo, że my używamy społeczności głównie po to, żeby do zabawy. Dziś każdy z Państwa i każdy z nas ma możliwość, nie oczywiście nie poprzez lajki i komentowanie, ale poprzez aktywne uczestnictwo i opowiedzenie się po stronie, budowania aktywnej społeczności wokół tematów, które są ważne z punktu widzenia świata. Dzisiaj świat nie ma granic dzięki społecznościom. Pewnie Państwo znacie przykład Ice Bucket Challenge z zeszłego roku. I oczywiście to była zabawa, można było sobie wylać wiadro zimnej wody na głowę, ale zebrano dzięki temu kilkadziesiąt milionów dolarów i dzięki temu wiele ludzi dowiedziało się, co to jest stwardnienie zanikowe boczne. W związku z czym takim ostatnim zdaniem chciałabym zachęcić do tego, żeby dzisiaj wieczorem w domu albo w poniedziałek z rana usiąść do sieci społecznościowych i niekoniecznie zainteresować się tym, co ktoś ze znajomych wrzucił na Facebooka, tylko żeby zobaczyć, czym się interesujemy, zacząć organizować własną społeczność wokół tego tematu i zacząć działać, przenosić te działania do realnego świata. Dzisiaj jak nigdy, dzięki nowym technologiom, jednostka ma ogromny wpływ na to, co się dzieje na świecie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przenosimy się teraz na stronę przeciwników. Pani dr Aleksandra Kardaś. Bardzo proszę. Ja chciałabym zacząć swoje wystąpienie od przypomnienia, czego właściwie dotyczy nasza debata. Jej teza brzmi: Ziemia jest coraz lepszym miejscem do życia. To znaczy, że nie mówimy o tym, jak się żyje nam, mieszkańcom Europy Centralnej, dla których susza oznacza, że poskarżymy się na Facebooku, że zarzutkiewka jest droższa, a żółte są liście. Mówimy o całej planecie i wszystkich zamieszkujących ją organizmach, ludziach, zwierzętach i roślinach również. Moja specjalność to fizyka atmosfery. Na co dzień zajmuję się problemem zmiany klimatu. Tej zmiany, którą obserwujemy dzisiaj i która potocznie nazywana jest globalnym ociepleniem. Gazy cieplarniane, których wyemitowaliśmy do atmosfery tyle, że ani oceany, ani ekosystemy nie są w stanie ich pochłonąć, powodują, że na naszej planecie gromadzi się energia. Energia, która normalnie powinna uciekać w kosmos. W związku z tym średnie temperatury powietrza i oceanu rosną. Od początku XX wieku wzrosły one już o około 1 stopień Celsjusza. Wydaje się, że to niedużo, bo w zeszłym tygodniu mieliśmy 30 stopni, dzisiaj mamy 16. Ale trzeba pamiętać, że to jest zmiana temperatury średniej. To oznacza między innymi, że w Europie fale upałów są teraz nie dość, że częstsze, to jeszcze dwa razy dłuższe niż 100 lat temu. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze pamiętają, jak się żyje w mieście podczas fali upałów, zwłaszcza kiedy wykupiono już wszystkie przenośne baseny. To jest też nie zupełnie takie zabawne, bo na przykład w 2003 roku fala upałów w Europie spowodowała 70 tysięcy dodatkowych śmierci. W tym roku w Indiach i Pakistanie z przegrzania i odwodnienia umarło 5 tysięcy osób i kolejne tysiące osób wylądowały w szpitalach. Ja mam wrażenie, że te osoby nie powiedzą, że Ziemia jest coraz lepszym miejscem do życia. Oprócz temperatur mamy też problem z opadami. Na przykład u nas pada teraz więcej deszczu w zimie, a mniej deszczu latem.
latem, kiedy my byśmy chcieli właśnie dużo opadów, żeby nasze warzywa, nasze drzewka owocowe i nasze zboża były dobrze nawodnione. W Kalifornii susza trwa już 4 lata. Ludzie tam już likwidują swoje baseny, które wcale nie są przenośne, bo nie ma ich czym napełniać. I zapasów wody zostało im jeszcze na rok, więc sytuacja nie jest tam wesoła. Jeśli chodzi o sumy roczne opadów, to one się mniej więcej nie zmieniają, ale zmienia się rytm opadów. Pada rzadziej, ale intensywniej. Niestety intensywny deszcz to nie jest recepta na suszę, bo taka duża masa wody wcale nie wsiąka w ziemię, tylko szybko spływa do rzek, do morza i nie mamy z niej wielkiego pożytku. A to, co może z niej najwyżej, czym może ona skutkować, jest powódź. Powodzie to jest właśnie następny smutny temat. Zwłaszcza narażone na powodzie są rejony tropikalne, wielkich takich nizin w deltach rzek, takich jak Kongo i Amazonka. Również niewesoła sytuacja jest w Azji Południowej, gdzie w tej chwili woda atakuje na 3 frontach, bo nie dość, że zmienia się na przykład zasięg i czas występowania monsunów, to jeszcze w dodatku rośnie poziom morza i intensywnie topnieją lodowce. Właśnie w tych regionach, później, w tych regionach spodziewamy się, że pod koniec XXI wieku to, co dzisiaj nazwalibyśmy powodzią stulecia, będzie występować co kilka lat. Całkiem niedawno w lipcu w indyjskim stanie Gujarat była właśnie powódź. Zginęło 70 ludzi, 80 tysięcy sztuk bydła, także przepadło 200 tysięcy hektarów zboża. Ja myślę, że mieszkańcy Gujaratu nie uważają ziemi za coraz lepsze miejsce do życia. Ogólnie rzecz biorąc, katastrofy związane z pogodą są dzisiaj 2 razy częstsze niż w latach 80. W Europie mamy pod tym względem względne szczęście, bo ich częstotliwość wzrosła zaledwie o 70%. Nie 100, tylko 70. Zawsze to coś. Wspomniałam o problemie poziomu morza. Do mniej więcej połowy XIX wieku poziom morza rósł o mniej niż milimetr rocznie albo w ogóle stał w miejscu. Teraz rośnie o 3 mm rocznie. I znowu mówimy o średnim poziomie morza. W ciągu XX wieku wzrósł o około 20 cm. Wydaje się to niedużo, ale tu trzeba pamiętać o tym, że to jest średni poziom morza, gdzie nigdzie on rośnie wolniej, ale niestety są rejony, w których rośnie dużo szybciej. Na przykład w Gambii wzrost poziomu morza co roku zabiera około 1 do 2 metrów plaży. Dla nas erozja przybrzeżna to jest coś, o czym uczymy się na geografii. Dla mieszkańców azjatyckich i oceanicznych wysepek to jest coś, co mają za progiem, coś z powodu czego muszą się przeprowadzać albo budować specjalne mury, które ochronią ich przed zalaniem. A kiedy nadchodzi tajfun, taki jak pamiętny Haiyan, to dodatkowe straty powodowane są nie tylko przez to, że jest duży wiatr, że pada dużo deszczu. Problem jest też taki, że poziom morza, którego woda jest wpychana przez wiatr na ląd, jest wyjściowo wyższy, a więc morze wpychane na ląd sięga dalej. Ten problem występuje także przy okazji tsunami. Fale tsunami są teraz wyższe niż 100 lat temu. I oczywiście jest tak, że mamy teraz nowoczesne systemy ostrzegania. Część ludzi można ewakuować w porę, może nie zginą, ale 100 lat temu część nie musiałaby się nigdzie wyprowadzać, a ich dobytek nie byłby porywany przez wiatr, nie byłby zalewany przez morze. Dlatego myślę, że mieszkańcy rejonów zagrożonych tajfunami i tsunami nie uważają ziemi za coraz lepsze miejsce do życia. Zmiana klimatu, która teraz następuje i która oznacza coraz częstsze i dłuższe fale upałów. Zmiany występowania, zmiany czasu i miejsca występowania opadów. Coraz więcej rozmaitych ekstremów pogodowych i wzrost poziomu morza wymusza zarówno na naszej cywilizacji, jak i na świecie przyrodniczym nieustanne dostosowywanie się do tych nowych warunków. I niestety nie każdy sobie z tym prawdopodobnie poradzi. Trzeba pamiętać o tym, że nasza cywilizacja rozwijała się w okresie, kiedy warunki były właśnie korzystnie, nietypowo stabilne. Każda zmiana powoduje kryzys, możliwość głodu, wojen, konfliktów. Dlatego chociaż coraz lepiej, jak tutaj wspomnieli nasi oponenci, radzimy sobie z rozmaitymi zagrożeniami, mamy coraz bardziej rozwiniętą technikę i medycynę, to jednak to wszystko nie oznacza, że Ziemia jest coraz lepszym miejscem do życia. Niestety nasza Ziemia jest coraz gorszym miejscem do życia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejnym pretekstem do refleksji jest wystąpienie pana Kacpra Nosarzewskiego. Bardzo proszę. Dziękuję. Słuchałem z bardzo dużym zainteresowaniem wystąpień naszych przedmówców, zwłaszcza oponentów, którzy posługiwali się rzeczywiście przemawiającymi do rozsądku argumentami, ale jednak nie ustrzegli się przynajmniej dwóch błędów, które widać już na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim tego, że kiedy próbują sfalsyfikować tę tezę, odmówić prawdziwości słowom, że Ziemia jest coraz lepszym miejscem do życia, nie doceniają możliwości, które mamy jako ludzie, jako ten gatunek, który nie zajmując wcale miejsca korony stworzenia, nie będąc ważniejszym niż inne, które tu na Ziemi istnieją, ma wyjątkowe i unikalne w skali tej planety możliwości. Po drugie zaś wybiórczo podchodzą do przyszłości. To jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że muszą przedstawić ją w czarnych barwach. Jednak umyka w tym pełen obraz. Pilnowaniem tego, aby ten pełny obraz był brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, opracowywaniu strategii, decydowaniu o tym, jak będziemy się w przyszłości rozwijać, zajmuje się między innymi waszyngtoński think tank działający non-profit, The Millennium Project, który mam zaszczyt reprezentować w Polsce. I on przypomina, stara się te błędy prostować, mówiąc o tym, jak możemy stymulować debatę na temat możliwych przyszłości, zarówno tych groźnych, na które musimy się przygotować, jak i tych pozytywnych, tych inspirujących, które są dla nas źródłem pobudzania naszych ambicji i motywacją do dobrego działania, a po drugie do tego, aby dostarczać wiarygodnych informacji na temat tego, jak rzeczywiście udaje nam się zwyciężać w tym codziennym boju, który toczymy o lepszą przyszłość dla innych pokoleń, a również i dla nas. Nasze raporty cenią i ludzie tak różni jak Ray Kurzweil i sekretarz generalny ONZ-u Ban Ki-moon i staramy się przedstawić, i ja również stawiam to sobie jako zadanie w dzisiejszej debacie, jak pewne psychologiczne błędy, jak pewne błędy w myśleniu przekładają się na niewłaściwe postrzeganie rzeczywistości i mogą rzeczywiście przekonywać niektórych do tego, że Ziemia jest coraz gorszym miejscem do życia albo że nie jest lepszą. Pierwszy z tych kłopotów, który identyfikuję u naszych przeciwników, to swoisty niedostatek wyobraźni. Żeby posłużyć się argumentami ze sfery energetyki, możemy oczywiście skupić się na tym, że dzisiaj więcej niż 50% energii na świecie, no znacznie więcej, generujemy z paliw kopalnych, albo że są nadal 3 miliardy ludzi, którzy, żeby się ogrzać i ugotować, muszą palić w piecach drewnem albo łajnem. Natomiast jeżeli uruchomimy wyobraźnię i zaprzęgniemy ją do pracy, do współpracy z nauką, możemy pomóc tym, którym dzieje się źle, nie popełnić błędów, które my mamy na swoim koncie i wyprzedzić również być może nas w tej walce o lepsze jutro, wyprzedzić nas w tym wyścigu o szczęście i samospełnienie. Jeżeli, a wszystko na to wskazuje, w perspektywie 20-30 lat uruchomimy morskie farmy, które będą hodowały algi, zarówno jako biomasę, jak i jako źródło białka dla ludzi, to znaczy jako pożywienie, to wyeliminujemy z życia 3 miliardów ludzi, którzy dzisiaj muszą chodzić i zbierać chrust albo zbierać krowie placki na łące, żeby mieć na czym ugotować obiad. Wyeliminujemy z ich życia nie tylko ten ból, ale również pomożemy im nie przechodzić przez kosztowną i szkodliwą fazę węgla, z której my próbujemy się wyrwać. Do tego potrzebna jest właśnie wyobraźnia, żeby zrobić ten jeden krok naprzód, ten jeden krok dalej. Drugi błąd, czy drugi kłopot, który tutaj widzę w tym fatalistycznym czarnowictwie, to swoisty konserwatyzm. Komentarz. Proszę. Oni gotują na tym łajnie, dlatego że nie mają nawet dzisiaj dostępu do energii. Tak, i mogą nadal... Też
Mogą nadal zachować swój tradycyjny styl życia. Nie musimy im sprzedawać za ciężkie pieniądze pieców. Możemy dostarczyć im paliwa, które będzie dla nich jeszcze tańsze, bo będzie może być zupełnie bezpłatne. I możemy dostarczyć im paliwa, które będzie miało mniejszy, ze względu na to, że nie będzie hodowli, więc nie będzie metanu, nie będzie gazu cieplarnianego, ani nie będzie wylesiania przez zbieranie drewna opałowego. Konserwatyzm, który przejawia się często w czymś, co zidentyfikowano w dużych badaniach Gilberta i Kuitbacha jako taka iluzja końca historii, przeświadczenie, że wszystko to, co miało się zmienić na przestrzeni naszego doświadczenia w tej rzeczywistości, którą znamy, to już nastąpiło. Ludzie, jak wynika z tych badań, mają skłonni uważać, że jeśli chodzi o ich postawy, jeśli chodzi o ich otoczenie, to wszystko, co miało się zmienić, już się wydarzyło. W związku z tym pozwalają sobie na uproszczenia, które utrudniają im dostrzeżenie możliwości. W zeszłym roku jeden z moich wspólników był na konferencji w Krakowie i tam była prezentacja o komputerach kwantowych, komputerach, które mogą, istnieją już nie tylko teoretycznie, ale praktycznie, i które przyspieszą procesy obliczeniowe do takiego poziomu, na którym uzyskanie informacji na temat bardzo złożonych wyzwań meteorologicznych, klimatycznych, na temat bardzo trudnych spraw, których rozwiązanie kiedyś zajęłoby nam tygodnie, miesiące, lata, albo z którymi w ogóle nasze zdolności nie byłyby sobie jeszcze 100 lat temu w stanie poradzić, to w perspektywie 15-20 lat one będą nam dawały odpowiedź właśnie tak. No ale w cesarsko-królewskim mieście Krakowie jeden z profesorów informatyki powiedział, że komputery kwantowe nie istnieją i nie zaistnieją. Cóż, możemy pozostać w tej mentalnej Galicji i wierzyć, że wszystko to, co było dobre, że przełom 89 roku, że to, że po 45 roku nie wybuchła trzecia wojna, że jakieś takie nasze małe zwycięstwa to jest najlepsze, co mogło nas spotkać. Ale w czasie życia wszystkich, jak tutaj jesteśmy na tej sali, a życzę Państwu, żebyście Państwo żyli jak najwięcej, to wtedy jak najdłużej, to wtedy jak najwięcej tych przełomów się uda jeszcze zaliczyć i zobaczyć. Rzeczy, które utwierdzą Państwa wiarę w to, że problem można rozwiązywać. Trzeci błąd to niedocenianie prędkości dyfuzji tej dobrej wiedzy i innowacji. Między wynalezieniem mikroskopu a myciem rąk na sali operacyjnej minęło, nie wiem, 250-300 lat. Dzisiaj między odkryciem naukowym a jego wdrożeniem to może minąć miesiąc, tydzień, rok i ile możemy oszczędzić istnień ludzkich w tym czasie. Jeżeli wyprostujemy te niekonsekwencje i błędy logiczne w myśleniu o przyszłości, do czego ja wszystkich zachęcam, zwłaszcza moich adwersarzy, to mamy szansę rzeczywiście nie tylko zgodzić się co do tego, że Ziemia jest coraz lepszym miejscem do życia, ale również przygotować się na wszystko to, co dostrzegamy, co może być trudne, co może być ryzykowne, i stawić temu czoła. Nie tylko dając odpowiedź przez takie reaktywne działania, ale również wychodząc poza konwencjonalne ramy myślenia, czy o zmianach klimatu, czy o innych wyzwaniach, które nas czekają. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie i zapraszam do wystąpienia pana Adama Wajraka, strona Przeciw. Proszę Państwa, ja będę mówił naprawdę, naprawdę krótko, bo przeciwnik się wydaje dość łatwy. To znaczy, po pierwsze, pytanie nie brzmi, czy Ziemia jest coraz lepszym miejscem do życia dla ludzi, tylko do życia. I druga część zawarta w tym pytaniu jest taka, czy jest. Ja sobie spojrzałem na dane, które opublikował Smithsonian Institute, i mamy poziom wymierania stukrotnie większy niż w okresach normalnych. To jest mniej więcej taki, jak wtedy, gdy w Ziemię gruchnęła asteroida, która wybiła dinozaury. Trudno nazwać taki moment dobrym momentem do życia, cokolwiek z tego ma wyniknąć, panie profesorze. Wymieranie odbywa się na naszych oczach, ma ono olbrzymie i gigantyczne tempo. Możemy to rozpatrywać w każdej dowolnej
perspektywie tutaj zaproponowanej przez pana profesora, ale zacznijmy od perspektywy naszego gatunku, czyli 200 tysięcy lat. Ja myślę, że każdy z państwa jest w stanie wymienić gatunki, które po prostu zniknęły w ciągu ostatnich 200 tysięcy lat. Jeżeli państwo chcą, możemy przyjąć krótszą perspektywę. Możemy przyjąć perspektywę niezwykle krótką, 500 lat dla Polski. Proszę bardzo. 500 lat dla Polski oznacza to, że zniknęły tury, zniknęły z większości kraju niedźwiedzie, zniknęło kilka gatunków ptaków. Nie mówię o płazach, nie mówię o dżdżownicach, nie mówię o paskudnych robalach. Proszę, panie profesorze. A jaki procent gatunków na tej planecie w ogóle wymarł? A właśnie, a dobre, w ciągu ostatnich 100 lat... Nie, w ogóle, w historii. W historii, ale mówimy o jakim okresie? O całym życiu, o istnieniu biosfery na tej planecie. Raz wymierały prawie wszystkie. No właśnie, ale my patrzymy z perspektywy ludzkiej, prawda? Ja mówię, dlatego zawężmy to. Przypominam o zasadach, zgłaszamy się do pytań. Zawężmy to do perspektywy naszego gatunku i już mamy po prostu obraz dość potworny. Ja patrzę na to z mojej perspektywy, z tego, co widzę za oknem. Kiedy przyjechałem do Teremisek, tam były 3 pary bocianów i 10 par czajek. W tej chwili jest 0 par czajek, jest jedna para bocianów, która nie zawsze wychowuje dzieci. Zwykle je wyrzuca za okno. Więc jeżeli mamy być szczerzy, to akurat ten moment dla życia na Ziemi jest katastroficzny. Co z tego wyniknie, nie wiem. Ale postawię taką tezę, że my ludzie doprowadzamy do czegoś, co się nazywa homogenizacją. To znaczy przetrwa tylko trochę gatunków, które będą dostosowane do tego, jak my jesteśmy. Stworzymy świat okropny i nudny. Świat, w którym nam będzie bardzo źle, bo przypominam, że znany amerykański socjobiolog Edward Wilson ukuł taką hipotezę o biofilii. To znaczy my możemy mieć te wszystkie panów cudowne technologiczne zabawki. Możemy mieć te iPhony, komputery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli nie będziemy pewni, że gdzieś tam jest niedźwiedź polarny, wilk, głuszec czy coś takiego, to po prostu będziemy się czuli bardzo źle i samotnie. Inne dane, ależ proszę bardzo, lasy. Patrzymy, mówimy czasami, że w Europie się zwiększa powierzchnia lasów. Proszę państwa, to jest absolutna bzdura. W jakiej perspektywie? 100 lat? Czy to są lasy, czy powierzchnie porośnięte drzewami? Czy w tych wszystkich lasach żyje dzięcioł białogrzbiety, właściwy dla pierwotnych lasów, czy już tylko na jakichś małych skrawkach? Radujemy się z uratowania żubra. Przecież to jest gatunek pod kroplówką i na respiratorze. Wystarczy jedna choroba i go nie będzie. Więc tak jak mówię, ja mam dla państwa do zaproponowania dwie wizje planety, jaką sobie tworzymy. Bo tak jak mówię, nie wiadomo, co z tego będzie, ale my sobie nie poradzimy sobie bez przyrody, bo każda roślina potrzebuje czystej wody, czystego powietrza, potrzebujemy usług ekosystemowych, a 60% ekosystemów jest zdegradowanych. Mam dla państwa dwie wizje. Wizje z takiej amerykańskiej kreskówki, gdzie mały robot Willy lata po planecie i krzyczy: Ewa, Ewa! I sprząta śmieci, a ludzie leżą w takich, są niezwykle otyli, leżą w takich dziwnych statkach kosmicznych, gdzieś tam latają wokół orbity i się strasznie nudzą i są naprawdę nieszczęśliwi. A szczęście jest ważnym elementem życia, proszę mi wierzyć. I druga rzecz, zupełnie okropna, taka jak była w książce McCormicka w filmie Droga, gdzie my zostajemy sami na tej planecie i zjadamy się nawzajem, albo resztki tego, co znajdziemy. Dziękuję.